Co możecie zrobić, żeby ono wam jak najdłużej posłużyło? Jak pomóc temu naszemu sercu, żeby służyło nam długo? No każdy z nas chce żyć długo w zdrowiu, bo to nie jest fajnie mieć lat 70 i leżeć przykutym do łóżka. Chodzi o to, żebyśmy żyli i w wieku 70 lat byli również aktywni. W wieku 50 lat bardzo ważne jest, żebyśmy umieli odpoczywać. Zresztą odpoczynek jest ważny na każdym etapie naszego życia. Jeżeli chodzi o kobiety, to ich serca w wieku 50 lat są bardziej narażone na ryzyko zachorowania, czy na zawał serca, czy na udar, ponieważ zmniejsza się wydzielenie estrogenów, które właśnie tak jakby odpowiadają za prawidłową pracę serca. Trzeba tutaj uważać. Natomiast są one na tyle długo na rynku, że przeprowadzono już badania sprawdzające, jak napoje energetyczne, ich ilość wpływa na nasze zdrowie. Pierwsze badania zostały przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych i niestety wyniki są bardzo niepokojące. Okazuje się, że nawet jednorazowe spożycie napoju energetycznego może tak bardzo zakłócić pracę waszego serca, że doprowadzi do arytmii. Znaleźliśmy ludzie, którzy popukali się po głowie, poszli po rozum do głowy i od 1 stycznia przyszłego roku osoba, która nie ukończyła 18 roku życia, nie będzie mogła kupić napoju energetycznego. Oczywiście w świetle prawa. Natomiast jeżeli by się okazało, że jakiś sprzedawca będzie chciał zarobić te 2,50, 1, 2, 3 nawa i będzie wam sprzedawał napoje energetyczne, może mu grozić kara do 2000 zł. Oprócz tego w takim napoju energetycznym mamy kofeinę i w 100 ml takiego napoju mamy filiżankę kawy, czyli napój ma przeciętnie 300 ml, no to mamy mocną dawkę kawy. Do tego dochodzi guarana. Guarana zawiera również olbrzymie, to jest roślina i ona zawiera olbrzymie ilości kofeiny. Już nam się zaczyna kofeina, ta normalna, która jest w napoju energetycznym, kumulować z tą kofeiną z guarany. Kolejną pozycją, że tak powiem, na liście składników jest cukier. W puszce takiej, chyba standardowa puszka ma 330 ml, macie 7 łyżeczek cukru.